Po raz trzeci w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia odbyło się szkolenie Trenuj z Wojskiem. Tym razem była to zimowa, feryjna edycja tego wydarzenia. Piękna polska zima, mnóstwo dobrych emocji stało się tłem dla intensywnego szkolenia żołnierskiego rzemiosła. Ponad 200 ochotników wzięło udział m.in. w szkoleniu saperskim, zimowej szkole przetrwania, strzelaniu z różnych rodzajów broni, rzutu granatem i udzielania pierwszej pomocy. Jest mi niezmiernie miło, że szanowni państwo wybraliście znów jednostkę wojskową w Sierazu, aby doskonalić swoje umiejętności. Postaramy się, żebyście byli zadowoleni. Na początek zbiórka, sprawy organizacyjne, a potem na prawo patrz i wszyscy udali się z instruktorami na ćwiczenia. Aura jest taka, jaka jest, jest bardzo dobra, warunki taktyczne. Dla żołnierza nie ma złej pogody, więc cieszę się bardzo, że możemy również ćwiczyć zarówno w warunkach dobrej pogody, jak i w warunkach zimy. Dopisali nam uczestnicy, jest ponad 200 chętnych z województwa łódzkiego, ale również spoza województwa łódzkiego przyjeżdżają. Właściwie z całego kraju my jesteśmy otwarci. Myślę, że wszyscy się cieszą, że w końcu przyszła zima, zarówno ci, którzy trenują razem z wojskiem, jak i też dzieciaki, które w tej chwili mają ferie w województwie łódzkim. Szkolenie było walką z własnymi słabościami i rywalizacją pomiędzy kobietami a mężczyznami. Znajoma zadzwoniła, tutaj koleżanka pracuje w jednostce, rzuciła hasło. Stwierdziliśmy, że warto jechać, zobaczyć, jak to się w ogóle całe ćwiczenia odbywają. Trochę emocji, bo to był generalnie pierwszy strzał, pierwszy kontakt z bronią i jak najbardziej pozytywne. Jak najczęściej według mnie powinny odbywać się tego typu ćwiczenia, żeby społeczeństwo w ogóle miało kontakt z bronią jakikolwiek, tak? Bo podejrzewam, że większość nie miało go nigdy i być może większość swojego życia nie będzie go miało wcale. Oczywiście, że są potrzebne, bo gdyby coś się wydarzyło, to chociaż będziemy mieli jakąś tam delikatną wiedzę, że co zrobić. No. Dla własnego bezpieczeństwa uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, takie szkolenia. Pomimo trudnych warunków, duch walki nie upuszczał uczestników, którzy z ochotą podejmowali się nowych zadań na kolejnych stanowiskach szkoleniowych. Niska temperatura i intensywne opady śniegu były dodatkową motywacją do tego, aby sprawniej i efektywniej zbudować schronienie i rozpalić ognisko. Dla wielu uczestników zajęcia te były cennym doświadczeniem. Super jest, no super, pogoda jest odpowiednia, myślę, że trudne warunki, śnieg, ślisko, także no, można się czegoś nauczyć w tych ciężkich warunkach. No, myślę, że latem by było o wiele łatwiej i lżej, nie byłoby takiej przygody. Na pewno jest to ciężkie zadanie, trzeba umieć się posługiwać nożem, bronią, trzeba wiedzieć skąd pozyskać materiał, żeby zbudować schronienie i rozpalić ogień. Trzeba też obrać ten 5 skory, żeby ta kora była odpowiednia, niezbyt gruba, żeby to się mogło zapalić. Chciałem pokazać synowi coś, z synem przyjechałem, także no, myślę, że bardziej dla syna niż dla siebie. Jakieś doświadczenia w życiu też mam. W zajęciach brali również udział ci, którzy w przeszłości już służyli w wojsku. Jestem z pokolenia, które służyło w armii zasadniczym. W 80-89 roku, 88-89, szedłem zobaczyć, jak teraz wygląda wojsko. No, jestem zachwycony. Nie zawsze miałem szacunek do wszystkich, którzy noszą mundur. Cieszę się, że takie szkolenie jest zorganizowane. Myślę, że dla wszystkich jest to rodzaj nauki i zabawy. Do Sieradzkiej Brygady przyjechali ochotnicy z całej Polski. Dla niektórych było to spore logistyczne wyzwanie. Wojskowi instruktorzy oraz sposób prowadzenia zajęć spotkały się z dużym uznaniem ze strony szkolonych. Instruktorzy byli dość tacy, że byli cierpliwi dla nas, dobrze wszystko ładnie wytłumaczyli. W razie jakichś dodatkowych pytań byli też pomocni dla nas. Lepiej wiedzę w głowie nosić, niż się o nią kogoś prosić, tak? Zawsze może lepiej, żeby nam się to nie sprzedało w życiu, tak powiedzmy to, co jest w obecnej chwili na Ukrainie. Ale mówię, no zawsze lepiej to mieć w głowie, tak? Bo mówię, nawet głupie rozpalenie ogniska na przykład. Niech samochód utknie gdzieś w lesie, tak? Gdzieś na bocznej drodze, tak? No wiadomo, że w tym samochodzie też za długo nie możemy siedzieć, bo trzeba kości rozprostować, lub może być tak, że nie będziemy mogli być w tym samochodzie. Także mówię, takie rzeczy mogą się przydać. Warunki szkolenia dla wszystkich były takie same. Nie przewidziano taryfy ulgowej. No troszeczkę stres, ale też taka ekscytacja jest, więc no fajnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy są dżentelmenami. Jeżeli tak, no to może nam taryfę ulgową jakąś dadzą. Podoba mi się gdzieś to wszystko. Troszeczkę się tego boję, ale może zobaczymy po dzisiejszym dniu. Niektórzy z obecnych swoją przyszłość wiążą ze służbą wojskową.
a takie zajęcia z pewnością pomogą im w dokonaniu właściwego wyboru. Jestem tutaj po raz kolejny i no zamierzam jednak przyjść tutaj do wojska i zacząć służyć. Jak tylko zdrowie pomoże i będzie dopisywało, to oczywiście jak najbardziej. Były ciekawe emocje, adrenalinka była faktycznie. Ten pierwszy ćwiczebny nie aż tak, ale już huk błysk, jak użyliśmy, no to faktycznie była adrenalinka jednak. W przerwie śniadaniowej przy kiełbasce z ogniska i bigosie słychać było wzajemne dyskusje i rozmowy o trwającym szkoleniu, a ciepło ogniska wprawiło wszystkich w bardzo dobry nastrój. Szkolenie przypadło w szczególnym dniu, Dniu Babci. Dzisiaj jest Dzień Babci, będę pierwszy raz w życiu obchodziła Dzień Babci. No bardzo mi się tutaj podoba, powiem szczerze, że nie spodziewałam się tylu atrakcji, że mogłam rzucić granatem, że można było postrzelać. No też tor przeszkód był fajny i samoobrona. Powiem, że na początku to wydawało się bardzo skomplikowane, zwłaszcza ładowanie tego magazynka, te naboje. No szczerze mówiąc, to ciężko to szło. I tak fizycznie też trzeba jednak być sprawnym, żeby sobie poradzić, ale poszło. To ma znaczenie, to poczucie bezpieczeństwa i jednak jeżeli, nie wiem, przynajmniej ja mam takie poczucie, że jeżeli znam jakieś chwyty samoobronne, czy wiem jak obsłużyć tą broń, to tak troszeczkę jakby się czuć pewniej czuję. Sypiący śnieg i niska temperatura nie przeszkadzały w dobrej zabawie jeszcze lepszym podejściu do wykonywanych zadań. Wszystkiego się dowiaduję i mam nadzieję, że już niebawem dołączę do grupy żołnierzy. Świetna obsada tutaj, wszyscy nas tutaj pilnują, wszędzie jest ich pełno, pomagają, tłumaczą, także jak najbardziej fajnie. Słyszę, że tutaj nawet z Gdańska przyjeżdżają, także jak najbardziej polecam. Tylko i wyłącznie w Sieradzu. Ćwiczenia zakończyły się wspólną grochówką na stołówce żołnierskiej, wzajemnymi podziękowaniami i wręczeniem przez dowódcę certyfikatów ukończenia szkolenia w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.